Zdecydowaliśmy się po raz kolejny z rzędu, bo byliśmy na targach w zeszłym roku. Był to bardzo ciekawy rok ze względu na sytuację w branży mleczarskiej. W zeszłym roku było mnóstwo klientów z terenu rynków wschodnich. W tym roku również jest bardzo ciekawa sytuacja w branży, może ciężka, ale pod kątem marketingowym ciekawa, ponieważ poszukujemy nowych rynków zbytu. W związku z tym zdecydowaliśmy się być tutaj na targach i w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć tak, klienci z Francji, z Algierii, potencjalni klienci z Cypru, z Ukrainy, więc jest to naprawdę świetna okazja, żeby nawiązać nowe kontakty, nawet z Chin. Pierwszy dzień targów również, początek już od godziny 9 mieliśmy klientów na stoisku. Później rozpoczęcie oficjalne, wręczenie nagród, także same superlatywy, można powiedzieć, w superlatywach się wyrażać o organizacji. No, cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia, ponieważ jest to nowy ser, którego produkcję rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Jest to ser, który dojrzewa minimum 6 miesięcy i myślę, że ta ocena sądu konkursowego na targach jest bardzo niezależna i obiektywna i naprawdę stawia ten ser na wysokiej półce, bym powiedział. Tak go pozycjonujemy jako ser typu premium, bo jest to ser długo dojrzewający, który minimum 6 miesięcy dojrzewa, a możemy nawet ten okres dojrzewania przedłużyć, przez co osiągniemy jeszcze lepsze walory smakowe.